Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym materiale. Pewnie spodziewałeś się w tym momencie ujęcia z drona i zaproszenia na kolejny mecz, niestety w czwartek. Dowiedzieliśmy się, iż w sobotę niestety mecz się nie odbędzie. Korzystając z okazji, jeśli chciałbyś sobie sprawić taką koszulkę meczową, zapraszam Cię na Pompa Team GG. Z kamerą zawitałem na treningu, który prowadził Gatuno, Puchacz, Piątek, Bednarek, Jóźwiak. Kojarzysz te nazwiska? To tylko niektóre z maszyn pochodzących spod jego ręki. No, a Szymuś załatwił, żeby nasze bedlaki również mogły z nim potrenować. No to co, śmigamy na ten trening. Ale ludzie, no nie? No, buchta wiary tej. Goście specjalnie, że tak to powiem. Wydaje mi się, że dość popularni w swoim fachu. Jesteście w stanie w ogóle tam zakreślić, jaki planik na dzisiaj jest? Bo dzisiaj na pewno chcemy się z chłopakami poznać, zobaczymy, na jakiej formie są. Zrobimy sobie taki trening testowy bardziej. Na trzy grupy ich podzielimy. Jedna grupa będzie robiła coś na core, druga coś na górę, trzecia coś na nogi. Zobaczymy, jak wyglądają i na bazie tego poddamy im jakieś dodatkowe czcionka, które będą sobie wykonywać w czasie sezonu. Ale dzisiaj taki trening bardziej zapoznawczy, taka pierwsza randka. Nie chcemy za dużo zrobić, żeby wiesz, nie zrazić. Okej. Żeby zaszłapali się na kolejny trening. Żeby przyszli jeszcze. Na silniejszy. Halo. No a ty teraz też możesz mi też gadać. No witam. Dawno by się nie widzieli. Pytałem się o ciebie. Ty możesz dźwigać w ogóle ciężary, czy nie? Nie będę szansał. Co, jakiś ten? Chory jesteś? Kontuzjowany? Co jest z tobą? Wiesz, kontuzjowany, ale wiesz, też miałem masażysty trochę ten. Dobra, to trochę rzeczy miałem porozluzowane, a teraz wiesz, jakbym przypierniczył mocniej, no to wiesz. Jedna grupa będzie robiła coś na core, zobaczy co, druga coś na górę, a trzecia coś na nogi, dobra? Ale zacznijmy od tego, że pomożecie wynieść sprzęt. Czyli przynosimy kettle wszystkie, hantle i sztangi, dobra? Idziemy. Dopiero co przyszedł i zobacz, jaki porządek już z nimi robi, nie? Od razu biegają. Dobrze, niech noszą. To są dla nas ciężary, dla mnie i dla Grzynka. No, Grzynek nie może dźwigać teraz, dwóch połamanych. Falgis i Grzynek mają problem z plecami. O, jak to fakt, lepiej nie dźwigać. Właśnie, że patrzę, że lepiej coś unikać, nie? Dobra. Patrz, moje rzeczy. To robię na rozrywkach często. Coś już widzisz. Coś tam wiesz, chłopie, no zdarza się. Sroty spod ogona nie wypadł. Uważam, że mobility jest mega ważne, mobilizacja w piłce nożnej. Tak samo skoczność, równowaga. O, jak patrzyłem, wszystko co robią, znakomite rzeczy pod piłkę nożną. Jak widziałem ćwiczenia, coś jak najbardziej. No to jednak się wywodzi, oni się wywodzą ze sztuk walki. I tak by przynieśli to wszystko na piłkę nożną wieczynową. Tak. No i fakt, to wszystko i takie... No i... Ja uważam, że to są jedne z najważniejszych rzeczy. Że nawet ta mobilizacja, że no bez... Kontuzje, motoryka, to nie? Jest naj... Właśnie, motoryka, wszystko, ale no od motoryki tworzą się kontuzje. Nie jesteś właśnie, nie masz zakresu pełnych, gdzieś masz zamknięte biodro, otwarte, za bardzo rotacji nie masz takiej jak trzeba, no to zaraz bardziej jesteś narażony na kontuzję. Skręt kolana, te właśnie, bo też wtedy się już trochę pochylasz. W przód, w tył, to już z automatu mięsień jakiś bierze większą siłę. No i nie, no i przeciążasz, a drugi na przykład odciążasz, a chodzi, żeby całe ciało pracowało też w równowadze. Generalnie mięśnie chronią przed urazami, nie? Tak. Właśnie skręcenia i tak dalej, bóle pleców, nie? Tak. Im bardziej rozbudowane plecy, tym no, trudniej sobie krzywdę zrobić. Tylko im więcej budujesz też, tym bardziej spina ci się ciało. I właśnie masz miejsce zakresy. W piłce nożnej, szczególnie jeśli ciągle trenujesz, nie masz nagle nawet odpoczynku, czasu na właśnie na rozciąganie, na mobilizację, na takie rzeczy, to będziesz cały zespawany. Okay. I to też jesteś bardziej narażony. A często to jest aspekt pomijany w piłce nożnej. No tak. A to jest też klucz często na te kontuzje, a to też im zawsze robię. Też ten, obserwujesz? Patrzę na ten gryf, albo raczej gryfiątko. Gryfiątko? Ja co to weźmę w łapy, to tylko będzie puf! Jako szczepem. Nie ma się czym chwalić. Że co? Tu trzeba przecinać szybko, bo tu jest taki beton, że nic, może zaraz będzie coś, co będę mógł robić. O, tutaj już mięśnie tak nie pracują. Nie możesz, czy ci się nie chce? Nie, tylko górę dzisiaj trenuję, naprawdę. Okay. Jak wchodzę na czwarte piętro, to jak na Śnieżkę, leżę. Tak darłem papę, nie? Ja mówię, jakieś momenty relaksu będą?
Nie, ale ona, tego co, nie jest fizjoterapeuta. Co ty, kurwa, spa przyszedłeś, czy co? No. Będziemy robić sobie parami, okej? Okay? Jedna osoba pracuje, druga odpoczywa w tym czasie. Będziecie mieli 3 ćwiczenia w obwodzie i tak naprawdę będziecie się stacjami zmieniać, okej? Okay? Będzie to najwygodniejsze, dobra? Zabieramy sobie kettle. Będziemy robić wiosłowanie. Ja będę chciał ciężar dostosować do was, więc będziemy sobie patrzeć, ile jesteście w stanie podnieść, okej? Okay? Ja wam wszystko będę technicznie opowiadał, jak robić i tak dalej, tylko po prostu ciężary będziecie sobie zmieniać, okej? Okay? Nie mam siły na tyle, biorę mniej, mam siłę na więcej, biorę więcej. Okay? Pierwsze ćwiczenie i to będzie pierwsza para. Podchodzicie sobie na lekko ugiętych nogach. Okay? Podpieram się delikatnie jedną ręką i po prostu wiosłujecie sobie hop z ziemi. O co chodzi? Najważniejsze 3 rzeczy. Pierwsza rzecz, wypycham biodro do tyłu, tu jestem w linii prostej, plecy są proste. Okay? Bierzecie sobie kettla i teraz ja nie podnoszę go po prostu sobie do góry, tylko ja go przyciągam do siebie. Okay? 8 powtórzeń na rękę, zmieniam rękę. Druga. I teraz jak będziecie w parach, to patrzcie sobie po prostu na siebie. Okej, okay? Widzę, że kolega okej, troszeczkę nie tak, no to pomagam mu troszeczkę, dobra? Tak, żebyście się sami nawzajem kontrolowali, nie? Junior. Była, więc bardzo dobrze znam to ćwiczenie. Inaczej. Mam iść zrobić dechę? Ja mogę zrobić dechę. Jak idzie panowie? Mhm. A wiesz, tu popracują mięśnie, które normalnie u nas dokładnie nie pracują, nie? Podejrzewam, że dzisiaj poczujemy wieczorem. A ty, Jace, jak? Ja? No i piszcie. Plecy żyją? Żyją. Dobrze. Ja już drugi trening dzisiaj robię. Dzisiaj drugi trening? A co? Ja no tak, bo ty jesteś, kurde, ten Hulk Hogan. Trzeba się przygotować porządnie do sezonu, co? No ja. To mi się podoba, bo my trzecią. Super, super. No i no. Zmienicie się uspakami. No i wiecie co? Dobra, wy będziecie tutaj? Wy tutaj, nie? Tutaj? Wciągamy. Tak. Trzmatka pod stopę, żeby był poślizg, nie? Chyba, że naplujecie. Wypolerują od razu, no, nie? Parkiet. Ale nie, że paluchę, bo ten wiecie, nie? Co pompujesz? Co pompuję? No. A poznaję babę. Pomidor. Pomidor. Pompuję pomidor. Grubo. Fokus. To jest to, no. Nie patrz na mnie. Patrz w otchłań. Tak, dobra. Ale będą wjazdy z bara. Trzymaj brzuch i sama widnica. Tak, wow. Tak jest. Tak jest. Znaczy właśnie dynamicznie spośrodza tak? Trzeba to wyjść. Tak teoretycznie. Okej. Okay. Ale jest kula nad kolanem, niezła. Ale najgorzej utrzymać stabilizację. Co, juniorek? No, ja pod wrażeniem jestem. Wyda rolnika. W sklepie byłem. Muszę zrobić tak, żeby go złapać całego w ogóle. Jakie to jest zwierzę wielkie. Bójcie się, chamy i tak wam nie oddamy. Ja już teraz tu przy kamerze. Zapraszam cię na pierwszy trening, gdy będziemy mieć w Jarosławcu na dużym boisku. Jak nie przyjdziesz, to co? Dajesz 2000 na klub. Ale w jednym zespole. Przybite? Tak? Przybite. Ale w jednym zespole. Tak? Może być w jednym zespole. W jednym zespole. Dobra, zrobimy. Ale na rozgrzewkę tak ci będę strzelał. Powoduje, że głowa kości udowej wchodziła mi w panewkę. To sam robimy tutaj. I to jest ten sam ruch. Kolano do zewnątrz, duży palec zbity. To tobie stabilizuje całą nogę. A świstak leży. I ma wygodne w te sreberka. Chcesz spróbować? Nie, stary, poległby. Teraz inne męki. Tak. Dobra. Nie będzie ściemniony. Grupas jest? Nie. Dzisiaj nie ma. Grupa, nie? Dobra, panowie. Gitara. 3 pary. Każda para robi jedno ćwiczenie. Wykonujecie serię, dopiero się zamieniamy, dobra? Pierwszy ćwiczenie to jest przysiad na jednej nodze. Okej, tu macie 2 ósemki. Możecie sobie spróbować najpierw bez. Jeżeli powiecie, że możecie sobie wziąć, to możecie sobie wziąć ciężar, dobra? Każdy dowolnie. I teraz tak. Jak robić to prawidłowo? Wbijam sobie duży palec. Zawsze wbijam duży palec, ok? To on wam stabilizuje całe rozcięno podeszłowe, przez co idzie wam cała stabilność na całe tylnie taśmy, czyli łydka, paszkowaty, dwójka, posiadek. To was stabilizuje. Drugie co robię, to delikatnie pcham kolan do zewnętrznej strony, ok? Zawsze zobaczycie, jak to jest w ogóle game changer w stabilności nogi. Czyli tak, rzepka do boku, wbijam duży palec. I robię przysiada jednej nodze, ok? Czyli i uginam kolano i delikatnie się pochylam, ale jest więcej pochylenia niż ugięcia kolana. Jak to sprawdzam? Puszczam sobie luźno ręce, jak wiszą przed kolanem, to jest dobrze. Jeżeli wiszą na kolanach, za dużo na czwórkę. O co chodzi? Tu idę na czwórkę, tu idę na posiadek i dwójkę. Chcemy posiadek i dwójkę, dobra? Robimy sobie po 6 na nogę, prostując się zawsze do samego końca, klatka otwarta, ale wychodzę do góry z pośladką. To jest bardzo ważne, że jestem tu i teraz napina posiadek, chciał kogoś uderzyć biodrem, dobra? Po 6 na nogę, minuta przerwy. Puszek mówił, że nikomu z bebecha nie zajmujesz. Zobacz, da się.
delikatnie ugięte kolano, ale delikatnie, dobra? Dosłownie tam, nie wiem, 15 cm, 12 coś takiego. Wiodę do góry, stopa, zgięcie grzbietowe, czyli jakby palce do piszczeli, okej? Okay? I wbijam piętę. Zaraz poczujecie, nie? I teraz im bardziej wbijam piętę, tym bardziej angażuję dwójkę, jeżeli, ale wystarczy jak trzymacie. Samą stanie już angażuję, okej? Okay? Za lekko, dociskam piętą, nie patrzymy, tylko głowa jest zbita w podłoże. 20 sekund, 20 sekund, minuta przerwy, 3 razy. Jedziemy. No, let's go. Ja myślę, że z każdym treningiem jest progres. Z każdym treningiem na pewno jest progres, nie? I to, że to fajnie widać. I to już słyszałem od trenera też za kulisami, więc to się potwierdza, no. O, bo, bo pamiętam, że tak gadaliśmy, że pierwszy trening to był piach totalny. Nie? Tak. No nie, no jak się zobaczyłem pierwszy trening, to mówię, zastanawiałem się, czy no w ogóle na drugi, ale mówię właśnie, tylko to jest w piłce różnie, że przekonało mnie to, że miałeś długą przerwę. I że robiłeś jako barman i pewnie źle się prowadziłeś. O, bo... okej, okay. Znam to. Właśnie, może dogadacie się. Czemu nawijasz makaron na uszy? Mówił, że go p***ujesz. Ja? A to hey. Norma, raczej nie, pogodziliśmy się przed chwilą. No. Możesz zamienić te scenki, że to jest przed przeprosinami. I jeszcze mamy konflikt wojenny. No, no, pokryj sobie tą kamerą. Kiedyś w gimnazjum. No. Stare czasy, no kiedyś to jeszcze dziewczyny takie w wieku tam 14-15 lat, wydaje mi się, że były takie trochę skrępowane. Dobra, nie, stop. No, co tam u ciebie? Odpierdź się od tego tematu, stary. Ja bym poćwiczył, pobiegał, pokopał. Ja też, no ale no stawę, nie? Jak nie kolano, to kurwa więzadła, nie wiem co mi jeszcze kolejne wysiądzie. Mózg. To już wysiadł. Jakbyś popukał, to jakbyś w blachę takim, wiesz, młoteczkiem pukał. Ciekawostka jest taka, że przy jednym z ćwiczeń, wydaje mi się, że to jest piłka nożna, no nie? No. No, a pan prowadzący powiedział, że w tym sporcie najważniejszy mięsień jest pośladek. No. A nie noga? Nie. To czemu to nie jest piłka do dupy, tylko do nogi? A wiesz dlaczego? Bo nogi wychodzą z dupy. Nie ciśnij. Praktycznie prosta noga. Wiem, że się łatwo mówi. O. Tak trzymasz. No i sam to wykupić ci powiem odpoczynek. No. A co tu się dzieje? Hoppy. Nie, dociążamy to, nie? Słuchaj się. Mocno wbijamy do piętki. Mocno wbijacie piętki, tym bardziej... Na piętki cały czas, nie? Czyli pośladek i brzuch stabilizują tą miednicę, nie? Żeby się nie wyginać w tym kierunku. Wbijanie pięty, angażuje pośladek, tobie dwójkę tutaj. Już za lekko ciężar. To dzisiaj tak wiecie, z wyczuciem sobie. Ale żeby faklasie aż tak was mordowali, nie? To jest też. Nie, też tak kiedyś piłę kleiłem. W zerówce. W sensie, że pracowałeś w wytwórni w Wietnamie, tak? Tylko nie jest to udokumentowane, bo w tamtych latach to kamery jeszcze nie było. Nie, kamer nie było. Od twojego urodzenia już były takie kamery, człowieku, że... W Polsce, w 2004 roku. No oczywiście, a co nie widziałeś wtedy? A, no to widać, że z bogatej rodziny. Czekaj, mój własny ojciec ma nawet na taśmie, jak ja się rodzę. Co miał kamery? Oczywiście. Nie każdy stary miał kamerę ze szczytu. Przemyślałem tego. Każdy stary miał kamerę. Co to jest za ćwiczenie? Ten odzywki ćwiczą. Bo atmosferę ćwiczą. Atmosferę ćwiczą, tak. Dobra. My swoje zrobiliśmy. Ale jest coś w tej kamerze, nie? Że tak podchodzi ci zaskoczenie od razu. No i... Cicho, bo przyszedł, nie? No. Szybciej się umęczyłem, kurwa. No to zawsze więcej musisz dotlenić, nie? No i Jarek... Czemu ty mi właśnie z widzenia robisz chatkę? Którego trenera przypomina ci z ubioru dzisiaj Żagiel? Czaisz to? No dresik a la smuda, no poluwa, no jak, no co? No o co chodziło? No, zaczepiałeś z daleka. A gdzie uciekłem? Nie wiem, stary, ja mam tysiąc myśli mam na minutę, więc już nie pamiętam, ale chodzi o to, że ten... Kim jest złota rybka? To są czarodzieje, jak tu przyszedłem, to miałem bęben, jakbym chyba kalgonu nie jadł. A teraz mam kratę. 10 minut. Nie. 10 minut, tak kurwa, to... Co będzie po kolejnym treningu, to będę miał koń. Na czole będziesz mieć kurde. Jezus Maria, skąd ten Żagiel wymyślił takie ćwiczenia dzisiaj?
No zobaczmy materiał, że się opierajcie na siłowni, to... No i dobra, no i lecimy. To ściągnął gościa, który przedorą, nie? No, przyjechało trzech chłopaków, nie? Jeden prowadzi ćwiczenia, a dwóch po bokach tak, jeden z batem, a drugi z maczetą, nie? Tylko patrzył, nie? Kto nie robi, nie? Wszyscy robi. Nie, świruje, bardzo fajna ekipa. Także będzie chleb z tej mąki, będzie taka epa. Nie, no, wiesz, jak tak dalej pójdzie, to nowe stroje, bo zaledwą za małe co mamy, nie? No a wczoraj ten radził, mówi, muszę z trenerem pogadać, bo ja mam MK i mam rękawki docen. Tak jest do trenera, takie rzeczy. Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. Teraz już sobie określiliśmy zadania, mamy podzielone, każdy od czegoś jest, musimy znowu poziom wyżej, jak w każdym miesiącu. Wiosna nasza. No. Tak, to żeby poziomu wystarczyło, tak kurwa, co tydzień, tak do końca roku. No właśnie, ale tak patrząc, to tak właśnie z tydzień na tydzień więcej profesjonalizmu, coś jest lepiej, myślę, że idzie to w pozytywną stronę. Mhm. Pozytywnie. No. Zawsze znajdziesz coś, co poprawiasz. Tak, no, zawsze. To dobrze. Że lubię dlatego, że słuchać ludzi. Mhm. Że jednak od każdego można coś wyciągnąć. Nawet od najgorszego trenera, jeśli chcesz, tak coś wyciągniesz i coś się nauczysz. Jakiś punkt widzenia chociażby, nie? Jakiś inny. Choćby punkt inny widzenia, właśnie sobie to przeanalizujesz i ma nawet 9 rzeczy złych. No. Jeśli do niego zradzisz coś, to nie wyciągniesz tej 10, która jest na przykład dobra. Mhm. A jak będziesz patrzył w innej perspektywie na to, to pewnie ty będziesz coś mądrzejszy. Dzięki. Tak, porządek, fajny trening, nam się to przyda. Bardzo no fajne rzeczy. Ja uważam, że to jest właśnie do piłki, motoryka, to jest klucz, że to potrzebujemy. Pajek szuka. No. Szuka piła, nie? Szuka, bo piłka nie zapomina, gdzie ma trafiać. Jak sobie żonglujesz na przykład? No. Sobie podkręcasz delikatnie, nie? Chcę piłkę no. w tą stronę po prostu. Zewnętrzne. O. Wtedy masz po prostu krótszą drogę do jakby do obrotu, no, nie? No bo w tą bo to jest jak robisz po prostu no, prosto, to nie jesteś w stanie, nie? A jak sobie ją delikatnie, to ona ci fajnie... A z miejsca pokaż mi, właśnie trzymając piłkę, bo ja mi się wydaje, że nie masz tak dobrej kontroli piły, żeby to zrobić. No to też ją kręci. Ciężej. Tak się zaczyna, nie? Tak jest trudniej? Jak nie, tak się zaczyna, dopiero później odbijasz. A to ja z odbijania zaczynam. Ja kurwa ja nie mogę... Ja ostatnio oglądałem właśnie, jak się tego uczyłeś. Wiesz, jak ten, się trzymać i to też sobie kręcisz, nie? No. Okej. Okay. Też sobie kręcisz normalnie, bo po prostu szybciej obrót zrobisz, nie? Okej. Okay. No bo tak przytrzymać piłkę... O, widzisz. I do podbicia z powrotem. Właśnie może do podbicia z powrotem muszę spróbować. No najlepiej, nie? Do złapania, to do podbicia, nie? No. I teraz co? O. No w sumie? Po ciężkim treningu czas na trochę chillu. Wpadłem ostatnio na taki pomysł, abyście mogli nieco bliżej poznać naszych zawodników. Do wjazdu na chatę jako pierwszy zgłosił się oczywiście Giniu. Zatem wjeżdżamy. Dobra, jestem na miejscu. Nie wierzę w typa. 60. Wyżej się mieszkać nie da. Siemana. Kurwa, macie tych brzydkich drzwi nie kręci. Do ciebie tu wejść. No co, no, zbieram na windę. Jest wuja? To jest ta mała fabryka pierdów. Hej, malutki. Dzisiaj. Polizane. Jest wuja? Jest wuja? Kawkę, herbatkę? No, kawkę może zrobić. Spoko. Muszę cię nasikać do kibla. No tylko już ci pokazuję, że weekendem mi się spuczka. Misiek kolorowy. Ile ten bydlak waży? Był wczoraj ważony 11 kilo. O kurde, co ty gadasz? Taki mały piesek? No, 11 kilo. Niesamowite. Tak samego go nie ważę, tylko najpierw wchodzę ja i potem z nim na rękach, nie? Jak on się nazywa w ogóle? Książęca Mariko. Imię Mariko, a ksywa na Misiek. Okej. Okay. Albo Misiulek, albo Żaba, Robal. Ty w ogóle te koszuleczki masz, kurde, ty Polonia? Obie w sumie wylicytowałem na aukcjach charytatywnych. O cholera. Najlepsze jest to, że sam ją wystawiłem. Nie odbiła się ta aukcja szerokim echem. Myślę, że była dużo więcej warta, teraz nie pamiętam ile. Mhm. No i tam też z aukcji charytatywnej. Tam mamy Jakub Moder, tutaj jest ekipa. No. Zdobywała chyba mistrza.
Także ten, no piłkarski pokój w ogóle to jest miejsce, gdzie leci najwięcej meczy w środzie w weekend, kurwa. No widzę, tutaj Leszek. No to. Ty w ogóle ten, każdą piłkę oglądasz, nie? To nie ma dla ciebie znaczenia, czy to Ekstraklapa, czy ulubiona to jest włoska, nie? Okej. Okay. Teraz jeszcze Świderski przyszedł do Werony, to w ogóle będzie oglądane. No tak, Świderski ze Stanów przyfrunął, czy dobrze myślę? No ze Stanów, i tak? I Jóźwiak też ze Stanów, ale okay. Do hiszpańskiej, więc dzięki temu zacznę oglądać hiszpańską. Od do Granady. Przed chwilą wchodzę, czy on jest w składzie. Czyli dla Robercika nie oglądasz? No ci powiem, że tak, nie mam parcia na Barcelonę, bo Robercik gra, nie? No nie mam. Jak leci... Czemu nie Barcelonę nie lubisz? Nie, ja lubię... Ale masz te ząbki ostre, mały tej. Ja lubię każdy dobry mecz. Czy nie ma znaczenia? Drużyny, czy Barcelona, czy Real, no ale jak na przykład o 21 leci Barcelona i równorzędnie powiedzmy Serie A, jakiś AC Milan, to wolę Włochy. Angielską też bym oglądał, ale nie mam tej... Mi głupio od ziomka sępić znowu. No. Pozdro, Bartas. Wszędzie o te pieniądze chodzi, nie? No. Raz, a porządnie jeden dekoder, oglądasz se od angielskiej, od A do Z, od angielskiej do Zimbabwe. No, Zenicik to jest kurde cudo. Pokaż. Ty się znasz? No kurwa. Masz jakieś zenity? Tak, ja generalnie uwielbiam stare obiektywy. 85 to jest taki fajny do portretu. Chodzisz szafkę? Nie. Sąsiadka ci dała? No chłopie tam... Kurde, gdzie takich sąsiadów robią? No nie, my się tak wymieniamy. Czasem ja i coś tam, czasem oni mi tu. Co ty gadasz? Bardzo mili państwo. Okej. Okay. No, także taka sąsiedzka wymiana. Raz... Piesek mi się dobiera do aparatu. Bawisz się z nim tak czasem, że cię trochę podgryza? Czy nie? No, tak? Bez podgryzania to nie ma zabawy. Nie ma takiego wyczucia, bo gryzie tak, wiesz, jak na niego mocno. Nie wiem, piesek. Piłkę tu ze mną grasz, co? W piórę? No, tylko na razie nie mam żadnej już wszystkich kurwa z głowy. Ja z moim to ten, szarpak bardzo lubi się. A ten, to? Świnie, nie? No. Ssie. To jest jego smoczek. To jest jego smoczek. Jak on ze mną się kładzie na wyro, to ja już śpię, on jeszcze ssie tą świnię, nie? On wie, co jest dobre, nie? Cały czas, ona jest tak normalnie wygłaskana, nie? Że ja ją wybiorę w pralce, kurwa, i ona jak wyjeżdża z pralki, to jest tak samo uczesana, nie? Ale to śmiesznie wygląda, bo on w ogóle nie ma... Tak psy mają tą mordkę, nie? Ten taki nos taki długi, no, nie? On tego w ogóle nie ma. Ryjem, nie? Albo boxer, nie? Ej, a teraz wygląda jak Stitch normalnie. I w ogóle piękna sprawa, że możesz sobie ten... ustawić coś na stole. A pies zajęty sobą i nic nie robi, nie? Mój to jakby zobaczył coś na stole, to od razu było pierdolone, nie? Sportowy świr, białeczko. Muszę... Kurwa, z kamerą wśród zwierząt, nie? No to już aktywnie bardzo było w rapie, nie? Z 10 lat temu. Teraz już mniej. Ale jeszcze pewnie się coś tam spontanicznie kiedyś wypuści. To się działo i organizowałem dużo, dużo grałem, klipy, koncerty. Okay. To było całe moje życie. Zobacz, tam są plakietki, to jeszcze z 2010 roku, VIP-y jakieś. Mam nadzieję, że to jeszcze nie koniec. Temat się z mojej strony troszkę wyczerpał w rapie, teraz bardziej jako uczestnik koncertów. No chyba, że tam jeszcze jakiś ziomal zadzwoni, kiniu, robię numer mocny, dograj zwrotę. Okay. To robimy, ale tak, żeby tak jak wtedy tym żyłem, ja tym tak żyłem, że wiesz, no, do szkoły się nie chodziło, nie? Studyjko jakieś w Poznaniu było u ziomala. To się jechało na 2 dni z plecakiem, 2 pary gaci w plecach, jakiś ręcznik, bo tam było spane i tylko siedziane w studiu, pisane na bieżąco dziennie z 10 tracków nagrywanych, okay. Które w ogóle nigdy nie powychodziły. Dlaczego? Tak po prostu nie było jak wydać, czy po prostu nie chciałeś się wystrzelać? Czy stwierdzałeś, że jak się nie podobało? No nie, wszystko też się podobało, mhm. No to tak nie jest, że no, to jest jak z meczem, zagrasz mecz, ale on niekoniecznie będzie dobry, nie? No. Tak no, samo no. Z numerem, napiszesz, nagrasz. No i tak, ale fajne mam historie, ho ho ho, ile tam zdrowia było stracone, to ho ho. Skąd się to w ogóle wzięło z tym nawijaniem? To jest historia, nie wiem, może z 2001 roku. Okej. Miałem z 7 lat. Okej.
pierwsze kasety, nie? Jakieś no. Na Jamniku albo na jakiś tam? Na Jamniku już nie, ale na tym, na Boomboxie, nie? Okay. Z Brocholem, z Kuzajem, jakieś tam kalibry, rysiepeje, kilazy. Starsi rozumiem? Z Ameryki. Starsze kuzynostwo? Kuzyn rok młodszy, a Brochol 4 lata starszy, aha, nie? Aha, no to zawsze jest furtka, nie? I tam wiesz, brzydkie słowa leciały, to się młodzi jarali, nie? No. Tylko ciszej, bo babcia przyjdzie, nie? I tam zaś ten, Brochol nas na przykład brał z Kuzajem. Dobra, masz 30 tam sekund i ty masz 30 sekund, ty jedziesz pierwszy i zobaczymy, kto tam lepiej nawinie, nawet jakąś tam zwrotę czyjąś, nie? Później było tak, że się zamykaliśmy na 15 minut w pokojach i mamy 15 minut, żeby coś tam napisać, później każdy wychodził. Ale to zajebiste, to jest fajne, no. I nawijał, nie? Przecież pani to skarżyła moim rodzicom, żebym ja ten za dużo filmów i muzyki nie słuchał, bo ja zamiast się na nauce skupić, to wiecznie jakimiś wersami odpowiadałem, wiesz. Aha, to taką serio wczówkę miałeś. No kurwa, chłopie. Jakieś tam coś wyjęte z tego, nie? My byliśmy młodzi, ale tak nie było drugim uchem wypuszczone, tylko tak brane do siebie, nie? O, jedna błąka. O, stary! O, kurwa. Misiek, ale ty pizgasz normalnie. Ale cię chwalą, co? Jak ja to mówiłem w Słupsku? I za chwilę czuję normalnie ocet. A wracając do tematu, no to zaczynaliśmy od raperów, ludzi, którzy no jak czas zweryfikował, dzisiaj są kimś. Nigdy nie byli, wiesz, brani jej za jakichś debili, dzisiaj są normalnymi gośćmi, z których warto brać przykład. Ale czasami się zastanawiam, czy to jest serio rozkminione, czy niektóra wiara, no taki Tiger Bonzo kojarzysz, nie? Będziesz wikać, bo stary, ja ci komputer. Stary, co ty gadasz? Jeb***, kurwa, złodzieju, jak cię kiedyś spotkam. Na 3 złote biorąc. On nagrywa te życzenia urodzinowe. Mówi, że tam tu macie numer konta, jak mi przelejecie 2 złote, to nagram życzenia. Mówię, no chuj, to mu 3 przeleje, nie? Kurwa, piszę do mojego ziomka, tutaj ze środy do Smoliego, tam sobie pisaliśmy. On mówi, no kurwa, no luju, no tam przelałem mu, kurwa, 5 złote, no nagram, kurwa, na piszcie, kurwa. Mówię, to ale ziomalowi zrobimy surprise'a, nie? I tam z Bonzem byliśmy na łączach, na głosówki, mówię, Bonzo, tam ten numer konta jest aktualny? Mówi, no aktualny. Mówię, dobra, to już ci mówię, przelewam 3 złote. Mówi, nie masz prawie, tam jutro będziesz miał, nie? Przelałem mu 3 złote, kontakt się urwał, a już wszystkim kolegom w koło na rozgadywałem, że ten ziomek co ma urodziny za 2 dni, że mu robimy niespodziankę, że będzie miał życzenia, nie? A ten frajer wszystko zjebał. Wszystko zjebał, także nie zamawiajcie życzeń. Ale to jest dla mnie taka abstrakcyjna historia. To jest ręką na sercu. W zeszłym roku 2 złote chciał, przelałem mu nawet 3. Mecze lepiej ogląda się na kanapie. W sensie, że wiesz, więcej widzisz, bardziej się skupisz, albo wygodniej, nie marzniesz. Jest tak, jak mówisz. Byłem w zeszłym roku na meczu Interu na San Siro. No. I sobie kupiłem bilet na tą trybunę. Jest. Na tą trybunę fanatyków, żeby być w środku tej atmosfery, nie? Mm. Żeby poczuć ten klimat. No ale tam się tak meczu nie obejrzy, bo wiesz, bo wysoko, bo tu ci zewsząd napierdają, nie? Jak nie bębny, flagi, to tam doping, nie? No, a teraz bym pojechał właśnie na taki mecz, ale na środkową trybunę, a nie za bramką i jakiś taki piąty rząd od dołu, nie? Żeby sobie go obejrzeć. Z bliska, już na Lecha sobie jedź na dół, na środkową trybunę, jak oni tam przy tych liniach chodzą, nie? Tego nie widać tu. No mówię, no do samego oglądania, żeby widzieć wszystko, co się dzieje w meczu, to chyba lepiej mimo wszystko w telewizji? Ale tak jak mówisz, do tego klimaciku, żeby to poczuć, nie? To coś, nie? To jednak boisko, nie? Szukałem takiego chyba filtra dzisiaj, bo chciałem wstawić, że jesteś tutaj u mnie w gościach i jest na snapie cenzuret, że ryj ci zamarza, nie? Żeby... No. Kurwa, się znowu zjebał. A wiesz czemu? Od ssania świni. To wiesz... Nażrzesz tego powietrza. No to wie, to, że miał być sparing, to ja wiem, kurwa, że się rozjebał. No, też mieliśmy wiem, grać z Lechitą Kłecko i podjeżdżam do fizjo. Tam patrzę, 10 minut czasu jeszcze mam, to idę do żabuni po jakąś wodę, nie? No i idę i słyszę. Siema, Kiniu! A czy kto mnie woła? A tam stoją chłopaki w odblaskowych, kurwa, ogrodniczkach, nie? Okay. Patrzę, jest ziomek z Lechity Kłecko, nie? Mówię, kurwa, nie wierzę. Mówię, za 3 dni z nimi sparing gramy. A on mnie tu w Poznaniu przyczaił, nie? Mówię, co jesteś? Mówię, my ale na siebie trafiamy. Dzisiaj na siebie trafiliśmy, a za 3 dni gramy ze sobą, nie?
A on mówi, że no kurwa, nie gramy właśnie, bo nie mamy ekipy, coś. That was a f***ing lie. Ty to nie wiedzieli wcześniej? No, wiedzieli od dwóch dni. No. Ale to dali nam w czwartek znać. No, późno, no. Kurwa, wiedzieli od wtorku? No. No to byśmy ogarnęli innego no. Sparring partnera. Tak. Ja pierdolę. No. Także no, sobota została bez gry, ale nadrobimy gdzieś tam w tygodniu, nie? No a poza tym Żeglu wam rozpisał personalny taki trening raczej, tak, nie? Tak. Jakieś tlenówki, bez tlenówki też do zrobienia dla niektórych. To też pewnie zależy, kto się jak czuje, nie? A wracając do tematu, no to będzie tak jak przed rundą jesienną, że na przykład zamiast środowego treningu w ramach treningu sparring, nie? Mhm. Także będzie sparring prawdopodobnie w weekend i w tygodniu i tak przez najbliższe 2 miesiące. Jaka miłość. Ała, kurwa, gryziesz, ej, my się bawiliśmy, mordo. Ty mnie uszkadzasz. No jest jeszcze kilka płyt, które chciałbym tu mieć, a już je ciężko dostać, ale edycja to też nie to samo. Co tam oryginały z pierwszego tłoczenia. Jest tego trochę. A tutaj co mamy? Puchary. To najlepszy zawodnik, 2006 rok. O, bo jeszcze za szczula można powiedzieć. Za szczula. No, ile miałem? 11 lat. Byłem wtedy królem strzelców, 16 goli, a drugi był mój kolega z drużyny 4. Piesuś, umiesz siat czy nie umiesz siat? Nie umiesz. Nie, jeszcze nie. Ty ile tego masz czasu? Tego frika tutaj. 4 miechy. Aha, to jest taki świeżutki całkiem. Kurde, widzę, ta kurteczka pompowa tu ładnie tam siedzi. No nie. Tak. Jest, nie. Podchodzi do mnie Wiara na mieście i... Panie, pan tymi autami handlujesz? Co, Misiulek? Idziemy na spacerek? Tak. Ty kurtki nie miałeś? Nie, no chuj. No dalej, Misiu, na dół. Także ja się będę zawijał, ty się ten... Aha, no dzięki za wizytę, mam nadzieję, że kawka smakowała. No oczywiście. Szkoda, że placuszka nie zjadłeś. Trochę zjadłem. Tak? No, nawet nie widziałeś. Trzymaj się, panie kochany, dzięki, widzimy się na treningu. No. Smarci gotowy, dobrze się rozgrzej, no. Żebyś nie pozrywał. Spoko, siemanko. Dzięki za odwiedziny, pozdro. Para. Kończąc ten materiał, pragnę cię zaprosić na kolejny, tym razem potwierdzony już mecz z klubem Luboński KS, który odbędzie się 11 lutego w niedzielę o godzinie 10 na stadionie w Golęcinie. Jest to mecz sparingowy, a wstęp bezpłatny. Zatem widzimy się.